My jesteśmy zadowoleni. Globalnie sprzedaliśmy ponad milion sztuk PlayStation VR na całym świecie, więc myślę, że to jest dobry wynik na tego typu produkt, który jest skierowany też do specyficznego konsumenta. Weźmy pod uwagę też cenę PlayStation VR. Ona jest mniej więcej zbliżona do ceny nowej konsoli, więc to jest dopiero początek technologii. My wierzymy, że ta technologia ma przyszłość, będziemy ją aktywnie wspierać i teraz, i w przyszłości. Jeżeli chodzi o udziały rynkowe, to niestety nam nie wolno zdradzać w żadnym z krajów, z terytoriów udziałów rynkowych. Natomiast, no cóż, PlayStation jako Sony Interactive czy Sony Computer wcześniej jest w Polsce obecny od prawie 10 lat, a inwestujemy w rynek, lokalizujemy gry, lokalizujemy system konsoli, usługi PlayStation Store i tak dalej. Każdy rok jest dla nas coraz lepszy i myślę, że mamy naprawdę mocną, dobrą pozycję, na którą sobie zapracowaliśmy wieloma latami inwestycji i ciężkiej pracy. Widzimy wraz ze wzrostem rynku całościowy, jeżeli chodzi o konsole, sprzedaż gier i tak dalej, wzrost zainteresowania konsumentów, jeżeli chodzi o zakupy cyfrowe. Jeżeli spojrzymy, bo mogę mówić tylko o tytułach first party, czyli tych tytułach, które publikujemy jako Sony Interactive w PlayStation Store. Cena Gran Turismo Sport to 249 zł, która jest mniej więcej, powiedziałbym, zbliżona do tego, jakie są ceny rynkowe, więc one nie odstają w żaden sposób. Mamy globalną politykę cenową, więc te gry kosztują dokładnie tyle samo, co kosztują w innych krajach, więc myślę, że to jest kwestia też ekonomii danego kraju i perspektywy ceny. Cena jest identyczna. W danych krajach mamy różny odbiór ceny ze względu na ekonomię i możliwości finansowe też konsumentów. Natomiast tak jak mówiłem, jest szereg różnych ofert. Mamy praktycznie w każdym miesiącu dużo agresywnych wyprzedaży, dużo promocji. Widzimy też, że mimo wszystko to jest kwestia wyboru konsumentów, bo są konsumenci, którzy chcą mieć pudełko fizyczne, chodzą do sklepów, kupują. Tu też widzimy wzrosty, jeżeli chodzi o rynek. Ale są konsumenci, którzy po prostu mają preferencje w stronę cyfrowej dystrybucji, świadomie wybierają tego typu zakup, bo jest to dla nich po prostu wygodniejsze. E-sport jest związany, narodził się tak naprawdę na PC-tach, ale widzimy bardzo duży przepływ konsumentów, którzy kiedyś grali na PC-tach do konsol, do PlayStation 4 zwłaszcza. Jeżeli chodzi o lokalne działania, mamy ligę PlayStation, czyli tak PlayStation League, który wcześniej mieliśmy tak jakby wersję tej ligi, tak, w poprzednich latach, natomiast teraz mamy nową wersję, nowy branding, nowe aktywności wokół e-sportu. Staramy się zachęcać graczy PC-owych również do grania, natomiast wiemy, że to są takie początki też, tak? Są gry z silnym trybem multiplayer, gdzie staramy się go eksponować. Myślę, że Gran Turismo Sport może być taką grą, gdzie dużo wysiłku wokół e-sportu położymy, dlatego że sama gra budowana jest też wokół e-sportu, więc zobaczymy, jak się przyjmie. Ja lubię gry generalnie, gdzie jest fajna historia, takie story-driven, jak to się mówi, czyli Uncharted, The Last of Us, ostatnio Destiny 2. Mam mało czasu, zdecydowanie za mało czasu, ale jak zaczynam partię w Destiny 2, to parę godzin mi tam ucieka. Naszym preferowanym kolorem jest niebieski. Wierzymy też, że konsumentom w Polsce, graczom w Polsce jest niebieskim do twarzy, powiem tak dyplomatycznie.